Dziękuję bardzo organizatorom, to znaczy Stowarzyszeniu Roty Niepodległości i wydawnictwa Capital Book za zaproszenie mnie tutaj na spotkanie z Państwem. Państwu dziękuję za obecność. Wszystkie sprawy organizacyjne zostały tu zaprezentowane. Jeszcze tylko dodam, że proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że najpierw my powiemy, pan ambasador i ja, co mamy do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos i my się będziemy odnosili do tego, co Państwo powiecie. Proszę Państwa, podpisy, 200 tysięcy podpisów zostało zebranych, 200 tysięcy podpisów zostało złożonych w Kancelarii Sejmu. Procedura jest taka, że Sejm nie może nie przedstawić tego do głosowania. Musi to zrobić w terminie 3 miesięcy. Zwracam uwagę, że jest to okoliczność dodatkowo osobliwa, dlatego że w maju przypadają wybory prezydenckie, w których kandyduje pan prezydent Andrzej Duda, no i tam inni jeszcze kandydaci, ale jeśli by Sejm zwlekał do ostatniej chwili z przedstawieniem tego projektu ustawy pod głosowanie, no to mogłoby się to odbyć tuż przed wyborami prezydenckimi. Właściwie nie bardzo wiadomo, jakie rozwiązanie jest lepsze. Czy szybko to wstawić na porządek dzienny Sejmu, no to wtedy jest nadzieja, że ludzie zapomną, o co chodziło, bo to za jeszcze kilka miesięcy, czy też w ostatniej chwili to wstawić, ryzykując, że opinia publiczna tego nie zapomni. Jeszcze ja w ogóle postaram się nakreślić Państwu historię tego 30-letniego planu obrabowania Polski, bo to się nie zaczęło w ostatnim roku czy w ostatnich latach. Ta historia już ma 30 lat. Ale jeszcze przypomnę tylko, o czym zresztą do czego nawiążę w dalszej części swojego wystąpienia, że podobna ustawa była w Sejmie głosowana 19 lipca ubiegłego roku. To był projekt autorstwa posła Rzymkowskiego, wtedy jeszcze z klubu Kukiz 15, no i on, ten klub Kukiz 15, liczący wtedy 25 posłów, wniósł to pod obrady Sejmu i 19 lipca ubiegłego roku Sejm tę ustawę odrzucił w głosowaniu. I to głosami klubu Zjednoczonej Prawicy, to znaczy Prawa i Sprawiedliwości z satelitami. Tylko trójka posłów się wyłamała z dyscypliny i głosowali za przyjęciem tej ustawy, natomiast cała reszta klubu głosowała przeciwko. Opozycja wstrzymała się od głosu, co praktycznie oznaczało poparcie wniosku o odrzucenie projektu ustawy. No i projekt ustawy został odrzucony. Puenta, jeszcze taka kropka nad i, bo tu elementy poważne łączą się z takimi komicznymi, z zabawnymi. Otóż autor tej ustawy, pan poseł Rzymkowski, został potem zaproszony na kandydowanie z list Prawa i Sprawiedliwości, no i w charakterze wpisowego, tak przypuszczam, złożył oświadczenie, że ten projekt ustawy jest bez sensu, w ogóle jest niepotrzebny, no i krótko mówiąc, wyparł się samego siebie. No tak to bywa. To zauważył zresztą taki amerykański pisarz Robert Penn Warren w powieści Gubernator, którą polecam Państwu, jest znakomita książka o władzy. On tam powiada tak, jak człowiek politykuje, to jego sumienie też. No i tu mieliśmy znakomitą ilustrację trafności tego spostrzeżenia. Proszę Państwa, przechodzę do rzeczy, to znaczy do historii, nawet prehistorii.
tego 30-letniego planu obrabowania Polski. Po raz pierwszy takie wrażenie można by odnieść, że coś, jakieś postanowienia w tej materii zapadły, kiedy w 1990 roku pojawiło się w środowiskach żydowskich Stanów Zjednoczonych takie dziwaczne oskarżenie pod adresem narodu polskiego, nie jakichś poszczególnych Polaków czy poszczególnych środowisk polskich, tylko pod adresem narodu polskiego jako całości, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. No, nie bardzo wiedzieliśmy właściwie, jakie są powody wysuwania takiego dziwacznego oskarżenia. Dziwacznego dlatego, że po pierwsze ci, którzy oskarżali, nie mówili, co właściwie naród polski powinien zrobić, żeby nie zasłużyć na taką pogardliwą recenzję. No, a po drugie, że to nieprawda. A po drugie, że to nieprawda, bo naród polski wcale biernie się nie zachował. Wszedł do wojny z Niemcami, ryzykując, no i to zaryzykował bardzo wiele, łącznie z własnym istnieniem. I potem, mimo że został wydany na pastwę dwóch okrutnych wrogów, bo i Związku Sowieckiego, no to wytworzył ośrodki oporu, nawet oporu zbrojnego, a nie był nigdy żaden naród, zresztą nie jest wszechmogący, no i mógł tylko zapobiec temu, czemu mógł zapobiec, zwłaszcza w sytuacji, kiedy armia polska została rozgromiona. Więc można by odwrócić ten zarzut, gdybyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy powiedzieć, że Żydzi nie zrobili niczego, nie kiwnęli palcem, żeby 3,5 miliona Polaków uratować od śmierci w czasie okupacji, no ale po naszej stronie nikt aż tak złośliwy nie jest i tym bardziej, że taki zarzut byłby też podobnie absurdalny. Proszę Państwa, jak mówię, nie bardzośmy wiedzieli, dlaczego środowiska żydowskie z takim oskarżeniem występują, no ale wkrótce wszystko się wyjaśniło, zgodnie z zasadą, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i w 1984 roku, w 1994 roku, przepraszam, grupa 8 polityków amerykańskich z obydwu partii, mówiąc nawiasem, wystąpiła do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera z takim listem, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw Europy Środkowej, że jeżeli nie zadośćuczynią majątkowym roszczeniom żydowskim, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Ponieważ w tamtym okresie na pierwszym miejscu listy priorytetów politycznych wszystkich państw środkowoeuropejskich została wpisana intencja przystąpienia do NATO, którego Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem, no to zapowiedź pogorszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z tymi krajami oznaczała bardzo poważne konsekwencje, w ogóle być może, że zablokowanie przystąpienia tych krajów do NATO. I wprawdzie taki list ze strony Departamentu Stanu, o ile mi wiadomo, nie został skierowany, ale ten pierwszy list tych 8 sygnatariuszy przeciekł do amerykańskiej prasy, no i rzecz się stała jawna. Polski rząd tę aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Takie ustawy były w stosunku do innych związków wyznaniowych opracowywane, dlatego że trzeba było w nowych warunkach ustrojowych na nowo zdefiniować relacje między państwem polskim i związkami wyznaniowymi, ale ta ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich jeszcze się różniła od tamtych tym, że w drugiej części były zawarte przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach. Nie wiadomo jakiej szacunkowej wartości, dlatego że nawet w uzasadnieniu tego rządowego projektu, bo to był projekt rządowy, tam stwierdzali autorzy, że niepodobna jest oszacować skutków finansowych tej ustawy. Mówiło się o
mniej więcej 10 miliardach dolarów. Chodziło o nieruchomości sumarycznej wartości 10 miliardów dolarów. Trochę się udało tę kwotę zmniejszyć dzięki temu, że byłem kiedyś zaproszony do Polskiego Radia, pierwszego programu Polskiego Radia, na taką audycję poświęconą tej sprawie. Ja zostałem zaproszony dlatego, że byłem jedynym takim publicystą, który otwarcie przeciwko tej ustawie występował. Nie ze względów jakiejś niechęci do Żydów, tylko dlatego, że ona była skonstruowana wadliwie. Zawierała bardzo poważny błąd prawny, który mógł bardzo poważne konsekwencje w przyszłości dla Polski przynieść. No i ja się opowiadałem przeciw tej ustawie, byłem zaproszony, no i tam dyskutowaliśmy między innymi z takim posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, któremu się wyrwało na antenie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. No to ja mówię, panie pośle, to tak mi pan mów, to nie dlatego wy chcecie im tu taki ogromny majątek przekazać, że uważacie, że oni mają rację, tylko że się ich boicie. To mówię, może się tak nie bójmy, bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą. No jakoś żeśmy tam dotrwali do końca audycji, ale ja się zorientowałem z tego, co on mówi, że nie zna tła prawnego, więc po zakończeniu audycji tam zaprosiłem go na kawę, żeby mu to tło prawne przedstawić. No i on mówi, no to jak tak, bo to zrozumiał, o co chodzi. Mówi, jak tak, to będziemy tutaj na komisji sejmowej i potem w Sejmie. I rzeczywiście udało się zmniejszyć tę kwotę w taki sposób, że ja zaproponowałem, żeby tam w przepisie o tym transferze zmienić zapis, że zwrotowi podlegają nieruchomości, na których stoją budynki, które były tam przeznaczone na różne cele przez gminy żydowskie, dzięki czemu udało się wyeliminować nieruchomości niezabudowane. Czyli mniej więcej 3 miliardy dolarów, także nie było to mało. Kawa kosztowała mnie znacznie mniej, także to była bardzo udana inwestycja dla Rzeczypospolitej Polskiej. No i proszę Państwa, ta ustawa została uchwalona, weszła w życie w 1997 roku. I ona nadal jest wykonywana, dlatego że ten proces przekazywania 9 gminom żydowskim i fundacji, której właścicielem jest organizacja, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku, jeszcze się nie zakończył, nadal trwa. Ale zanim ta ustawa weszła w życie, na mitingu w Buenos Aires 16 kwietnia 1996 roku ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, nawiasem mówiąc, później wyrzucony z tej posady za defraudację, powiedział, no to dobrze, że ta ustawa została uchwalona, ale jest jeszcze mienie osób prywatnych, bo to było mienie gmin żydowskich, jest jeszcze mienie osób prywatnych, no i jeżeli Polska nie zadośćuczyni roszczeniom odnoszącym się do tego mienia, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No, bardzo takie poważne oskarżenie, właściwie groźba odnosząca się nie tyle do Polski, co do narodu polskiego, bo co to znaczy upokarzanie, w jaki sposób? Ano w taki, że narodowi polskiemu będzie przyprawiana na arenie międzynarodowej taki odrażający wizerunek, będzie przyprawiany odrażający wizerunek narodu morderców. Więc no, ktoś, kto takie groźby pod adresem państwa polskiego czy pod adresem narodu polskiego miota, no, może być uważany za wroga Polski. A z wrogami polskimi to powinna być, z wrogami Polski powinna być krótka rozmowa. A przynajmniej jednego nie powinno się z nimi robić, nie powinno się ich zapraszać do Polski i z rewerencją przyjmować. Niestety Israel Singer był do Polski zapraszany, był z rewerencją przyjmowany przez najwyższych dygnitarzy naszego państwa.
co, jak sądzę, zachęciło jego następców do tego, żeby coraz zuchwalej sobie wobec nas poczynać. Ta groźba Izraela Singera może by nie miała takiego ciężaru gatunkowego czy takich konsekwencji, gdyby nie to, że wraz z objęciem stanowiska kanclerza Niemiec przez Gerharda Schrödera Niemcy położyły kres przyjmowania takich suplik odszkodowawczych. Schröder oświadczył, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, no to oznaczało, że Niemcy już nie będą uwzględniały żadnych żydowskich roszczeń majątkowych, bo przekazały i organizacjom przemysłu Holokaustu, i Izraelowi około 100 miliardów marek, no licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu, no i widocznie uznano, że to wystarczy. Co postawiło stronę żydowską w obliczu konieczności znalezienia wyjścia, dlatego że skoro Niemcy odmówiły, no to jak tu dalej eksploatować materialnie Holokaust, a temu służy żydowska polityka historyczna. Trzeba było wytypować i to szybko winowajcę zastępczego, którego można będzie eksploatować tam pod pozorem jakimś, pod pozornymi, że tak powiem, pozorami legalności. No i na tego winowajcę zastępczego została wytypowana Polska i wobec Polski została rzeczywiście rozpętana akcja upokarzania. Pojawiły się rozmaite inicjatywy, między innymi pana doktora Jana Tomasza Grossa, który został wynajęty jako historyk światowej sławy. On, nawiasem mówiąc, w ogóle nie jest historykiem, tylko socjologiem. No ale jak trzeba, to jest historykiem i od razu światowej sławy. I jako historyk światowej sławy napisał taką książkę Sąsiedzi, opisującą incydent w Jedwabnem w 1941 roku, podczas którego żydowscy mieszkańcy osady Jedwabne w okolicach Łomży zostali wymordowani, a następnie tam spaleni w jakiejś stodole. Jan Tomasz Gross przy tej okazji zaprezentował zupełnie nową metodę badań historycznych, bo to różne tam metody są, analiza dokumentów i tak dalej, wykopaliska, a Jan Tomasz Gross zaprezentował nową, nowatorską metodę badań historycznych, mianowicie olśnienie. Otóż na pytanie, skąd on właściwie zaczerpnął informacje o różnych wydarzeniach, on zupełnie serio i na trzeźwo odpowiadał, że doznał olśnienia, no i no, takie były konsekwencje tych olśnień. To nie była zresztą jedyna książka pana doktora Grossa, który tu miał prawdziwy festiwal w kraju, a za granicą jeszcze większy. No i okazało się, że coś z tym fantem trzeba zrobić. I takim finałem tej akcji, tego festiwalu pana Jana Tomasza Grossa i innych, były uroczystości w Jedwabnem 10 lipca 2001 roku, podczas których no, z wielkim przytupem zostały zorganizowane i podczas których nastąpiła eskalacja tego pierwotnego oskarżenia narodu polskiego już nie o bierność, ale o współudział, a więc pewną formę zbrodniczej aktywności. I na nasze nieszczęście to oskarżenie zostało w osobliwy sposób potwierdzone przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który tam był obecny. I Aleksander Kwaśniewski w imieniu narodu polskiego za to Jedwabne przeprosił. Francuzi wymowni mają takie przysłowie, porzekadło, że qui s'excuse, s'accuse, kto się usprawiedliwia, ten się oskarża. Więc pan Aleksander Kwaśniewski, nasz prezydent, w ten sposób przyłączył się do oskarżeń narodu polskiego o współudział w Holokauście. Mam nadzieję, że kiedyś będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bo to takie rzeczy nie powinny bezkarnie uchodzić, no ale na razie nie jest, bo jesteśmy narodem safandulskim, co ma pewne, to znaczy nie jesteśmy narodem mściwym.
w odróżnieniu na przykład od Żydów, nie jesteśmy narodem mściwym. No i, ale to ma swoją, jak to by powiedział Kukuniek, swoje plusy ujemne, dlatego że rozmaici łajdacy korzystają z poczucia bezkarności, łajdaczą się jeszcze bardziej. Proszę Państwa, te oskarżenia, czy eskalacja oskarżeń miała swój dalszy ciąg. W 2011 roku, w kolejnej uroczystości w Jedwabnem, już takiej skromniejszej trochę, kolejny prezydent Bronisław Komorowski w liście do uczestników tej uroczystości zawarł zdanie, że naród polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą, już nawet nie współprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Jak widzimy, zastępczy winowajca został, że tak powiem, już udokumentowany i zatwierdzony, niestety znowu przez kolejnego najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela naszego państwa. Zwracam na to uwagę, dlatego że no co za granica ma myśleć? Skoro prezydenci polscy te wszystkie oskarżenia potwierdzają, nawet je zaostrzają, no to chyba tak było, chyba to prawda. Przecież nikt nie ma obowiązku studiowania historii okupacji niemieckiej w Polsce. Proszę Państwa, no i pojawiły się już pierwsze konsekwencje tego w postaci coraz to bardziej natarczywych żądań zadośćuczynienia przez Polskę roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Dopóki to były tylko takie klangory, no to można było to ignorować, ale niestety to było tylko przygotowanie artyleryjskie do kroku zasadniczego. Takim zasadniczym krokiem była właśnie ta ustawa numer 447 JAS, nad którą prace rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec roku 2017. No i wiadomość o tych przygotowaniach dotarła do niektórych środowisk Polonii Amerykańskiej i Polonia Amerykańska podjęła akcję no, takiego trochę rozpaczliwego lobbingu, żeby do tej ustawy nie dopuścić. Zorganizowana została konferencja w Waszyngtonie, dwudniowa. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji, obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia, mieli sformułować polskie stanowisko, polskie zastrzeżenia wobec tego projektu, którego tezy zasadnicze były już znane. No i następnego dnia odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu, żeby im przedstawić te zastrzeżenia, bo oni wiedzieli, nad czym mają głosować. Niestety do Stanów Zjednoczonych, jeszcze zanim do tej konferencji doszło, przyjechał wiceminister spraw zagranicznych pan Marek Magierowski. Odbył szereg rozmów z różnymi osobistościami polonijnymi, po których to rozmowach ci ludzie wycofali swój udział w konferencji. Ta konferencja się odbyła, ale już z mniejszą znacznie obsadą. No i w związku z tym uczestnicy mogli odwiedzić już nie 450 biur kongresmenów, tylko 300, ale odwiedzili je. To oczywiście nie dało rezultatu. Ustawa została przez Izbę Reprezentantów uchwalona, wcześniej przez Senat, potem przez Izbę Reprezentantów, z pewnymi takimi, powiedziałbym, pewnym nonszalanckim stosunkiem do obowiązujących w Stanach Zjednoczonych procedur legislacyjnych, na co obserwatorzy zwracali uwagę, no ale prezydent Trump ją podpisał. I ta ustawa weszła w życie. Sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie zobowiązanie do pilnowania, żeby państwa uczestniczące w konferencji Mienie Ery Holokaustu w Pradze w czerwcu 2009 roku zadośćuczyniły roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej. W tym sensie
częściowo rację miał pan premier Morawiecki, kiedy mówił, że ta ustawa bezpośrednio Polski nie dotyczy. No rzeczywiście tak jest, no ale pośrednio dotyczy, bo rząd Stanów Zjednoczonych nie zobowiązał się do tego, że Stany Zjednoczone zadośćuczynią Żydom ich majątkowym roszczeniom, tylko że Polska to zrobi, więc pośrednio nas to dotyczy. Tym bardziej, że ta ustawa zawiera artykuł 3, który jest najbardziej, powiedział, groźny. Ten artykuł 3 dotyczy tego, jak mają być rozdysponowane przychody z własności bezdziedzicznej, że mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Jeżeli ustawa mówi, że o przychodach z własności bezdziedzicznej, no to logiczną konsekwencją tego jest konieczność wyodrębnienia tej własności, bo inaczej nie wiedzielibyśmy, jakie przynosi przychody, to jest oczywiste. A skoro ta własność zostanie wyodrębniona, no musi być wyodrębniona, no to musi być przez kogoś zarządzana. Choćby po to, żeby przychody z niej były przeznaczone na cele, o których mówi artykuł 3. No nie trzeba specjalnej przenikliwości, żeby się domyślić, że to nie gremium polskie będzie zarządzało tą własnością, tylko gremium żydowskie. No i to oznacza z kolei, że środowisko żydowskie, czy środowiska żydowskie, dlatego że tam pretendentów do zarządzania tą własnością bezdziedziczną jest znacznie więcej niż jeden, no, że środowiska żydowskie zostaną na terenie Polski wyposażone w ogromny majątek. Jaki majątek? No tego dokładnie nie wiemy, dlatego że początkowe szacunki roszczeń odnoszących się do własności bezdziedzicznej opiewały na 65 miliardów dolarów. Były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Shevard Weiss, potwierdził ten szacunek w swoim czasie. No, ale w styczniu 2018 roku w liście skierowanym przez Światową Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie w związku z toczącymi się tam pracami nad ustawą o restytucji mienia, została przedstawiona sugestia, że wartość tych roszczeń może sięgać nawet biliona złotych, czyli według kursu walutowego około 300 miliardów dolarów. Ale nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby chodziło o 65 miliardów dolarów, no to jest oczywiste, że Polska nie byłaby w stanie wygenerować takiej gotówki. Zatem jeśli bez spowodowania katastrofy ekonomicznej u nas, tylko, a skoro te roszczenia miałyby być realizowane, to musiały być realizowane w naturze, czyli w nieruchomościach, w udziałach w spółkach Skarbu Państwa, w nieruchomościach, czyli majątku Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, majątku Lasów Państwowych, innych nieruchomościach, koncesji na wydobycie kopalin i tak dalej, i tak dalej. No to by oznaczało, że, jak powiadam, środowiska żydowskie zostałyby obdarzone na terenie Polski, bo już nieruchomości się nie da wywieźć, ogromnym majątkiem. Skutek czego, czy dzięki czemu, z dnia na dzień zyskałyby dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce, która by się przełożyła bardzo szybko na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Krótko mówiąc, zyskalibyśmy szlachtę jerozolimską. Uważam, że z tego właśnie powodu ustawa numer 431 stwarza dla narodu polskiego największe zagrożenie od 1939 roku, bo oznacza po prostu okupację. Co nie znaczy, że ten okupant będzie nas tam mordował i tak dalej, bo to teraz już nie są takie czasy. Już się wszyscy zorientowali, że z żywego niewolnika ma się więcej pożytku niż z martwego, bo z martwego to dużo przychodów nie ma. Czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS i tam jedna część była poświęcona takiemu rachunkowi ekonomicznemu, jaki dochód uzyskiwała Rzesza Niemiecka z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazało się, że bardzo niewielki, mniej niż 5 marek.
Tych więźniów było bardzo dużo, więc tu oczywiście w liczbach takich bezwzględnych były spore to sumy, ale z jednego więźnia niewiele, nawet przy uwzględnieniu tak drobiazgowe, to po niemiecku takie drobiazgowe wszystkie były obliczenia, nawet była tam pozycja dochód z utylizacji zwłok. Więc tu 5 marek, a z żywego niewolnika ma się znacznie więcej pożytku, więc to nie. Ale po prostu wszystkie pozostałe konsekwencje okupacji zostaną objawione. No i proszę Państwa, zgodnie z tą ustawą sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych miał sporządzić dla Kongresu raport w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy. Ten okres 18 miesięcy upływał z końcem października ubiegłego roku. No i minął październik, a sekretarz stanu, pan Pompeo, żadnego raportu Kongresowi nie przedstawił. W każdym razie nic o tym nie wiadomo. No i w związku z tym zbieram straszne cięgi od rozmaitych komentatorów, tak jakbym ja namówił sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, żeby on tego raportu nie sporządzał. Z jednej strony jest mi bardzo miło, kiedy takie oskarżenia słyszę, taką krytykę, bo to znaczy, że jestem osobistością niezwykle wpływową. No szkoda, że to nieprawda. Szkoda, że to nieprawda, bo gdyby to była prawda, to oczywiście nawet bym wpłynął na prezydenta Trumpa, żeby on tę ustawę uchylił, tam spowodował procedurę zmierzającą do jej uchylenia. Niestety nie jest to prawda. Proszę Państwa, co podejrzewam w związku z tym? Ano podejrzewam, że sekretarz stanu mógł ulec perswazji, ale nie mojej, tylko na przykład pana prezydenta Dudy, bo w notatce ujawnionej przeze mnie o rozmowach, jakie to prowadził, o rozmowie właściwie, jaką przeprowadził 25 października 2018 roku w Warszawie, pan Tomasz Jastgerdi, pełnomocnik Departamentu Stanu do Spraw Holokaustu, więc osobistość oficjalna, nie jakiś prywatny tam drapichrus, samozwaniec, tylko oficjalny przedstawiciel władz Stanów Zjednoczonych, z panem ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który z kolei jest, czy był wtedy pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych w Warszawie do spraw kontaktu z diasporą żydowską. I pan Jastgerdi, jak wynikało z tej notatki w rozmowie, przedstawił stanowisko, jakie są oczekiwania strony amerykańsko-żydowskiej wobec Polski. Otóż wykazał się dużą wyrozumiałością. Powiedział, że strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego, takiego użył sformułowania, nie można przeprowadzać przedsięwzięć publicznych i formalnych, czyli tego kompleksowego ustawodawstwa, o którym mówił sekretarz stanu Mike Pompeo, kiedy 14 lutego 2017, 18, przepraszam, roku, nie, 19 roku, był w Warszawie na konferencji bliskowschodniej i to tam, jak tam ten Iran złowrogi poskromić. No, ale powiada pan Jastgerdi, że to nie stoi na przeszkodzie, żeby w tej sprawie nastąpił istotny postęp i wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp, mianowicie przejście do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. O, tu już nie można mieć żadnych złudzeń. I dodatkową poszlaką ta sprawa może tylko zostać odroczona, że horyzont roku wyborczego został przesunięty do wyborów prezydenckich przyszłorocznych w Polsce, ale że ta sprawa będzie wracała. Otóż o tym nas zapewniła nie kto inny, tylko sama pani Georgetta Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, że ta sprawa będzie wracała. No jasne, że będzie wracała, również w postaci nacisków będzie wracała na Polskę. Polska, jak się okazało, jest bardzo wrażliwa na takie naciski. Od tej chwili widzimy na przykładzie walki o praworządność w naszym Bantustanie, jak tutaj Polska jest obiektem rozmaitych nacisków, a bardzo możliwe, że te amerykańskie będą jeszcze większe.
No i pytanie, jak długo Polska będzie w stanie się tym naciskom upierać. No i istotnym takim elementem, o którym chciałbym wspomnieć, to był list, jaki pod koniec sierpnia ubiegłego roku 88 senatorów na 100 wystosowało do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, domagając się od niego, żeby zastosował wobec Polski śmiałe kroki. Śmiałe kroki. Śmiałe kroki nie zapowiadają żadnych posunięć przyjaznych, to chyba jasne. Więc mniej więcej wiemy, czego możemy oczekiwać. I teraz do tej ustawy bym nawiązał, pod którą Roty Niepodległości i inne środowiska zebrały ponad 200 tysięcy podpisów. Otóż ta ustawa nie chroniłaby Polski w sposób absolutny przed ustawą tą 447, tylko pozwoliłaby nam zyskać na czasie. Bo zgodnie z tą ustawą, no, przepisy karne przewidziane, kary więzienia za to, że ktoś tam się wdaje w takie rokowania i tak dalej, no i rząd miałby alibi, miałby doskonałą wymówkę, żeby się nie wdawać w żadne rokowania w tej sprawie, bo tu grozi kara więzienia, to nie są żarty. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do tegorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W międzyczasie tak zwanym puszczając w ruch Polonię amerykańską, ale już nie na takiego pół gwizdka, tylko na 14 fajerek, żeby obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia, tu by się musieli trochę zorganizować i zmobilizować, żeby przekonali wszystkich kandydatów, a przede wszystkim takich najbardziej liczących się kandydatów do urzędu prezydenckiego w nadchodzących wyborach, że jeżeli nie złożą przynajmniej obietnicy, że coś zrobią z tą ustawą 447, to niech nie liczą na polskie głosy. Tych głosów jest całkiem sporo w Stanach Zjednoczonych. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal w latach 90. czy 97 roku, jeśli dobrze pamiętam, pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów. To powiedzmy, że 9 milionów tych obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia by się pod inną taką rezolucję nie podpisało, ale nawet gdyby połowa się podpisała, to 4,5 miliona głosów żaden polityk w roku wyborczym, bo potem to może, ale w roku wyborczym nie może zlekceważyć. I to jest taka korzyść bezpośrednia z tej ustawy, no ale muszę powiedzieć, że chociaż winszuję Rotom Niepodległości, że takich zdolności mobilizacyjnych, bo to jednak sam zbierałem podpisy pod różnymi takimi inicjatywami, to wiem, ile się to trzeba napracować, jakiego wysiłku to wymaga, więc to rzeczywiście jest sukces w postaci pokazania, że Roty Niepodległości mają całkiem spore zdolności mobilizacyjne. Natomiast obawiam się, że jeśli pani marszałek Witek włączy tę ustawę do porządku dziennego w Sejmie, to ona może podzielić los tej ustawy poprzedniej, pana posła Rzymkowskiego, 19 lipca. No ale to będzie też można wykorzystać politycznie, dlatego że no, jednak opinia publiczna może wtedy postawić pytania również panu prezydentowi Dudzie, no to jak to, panie prezydencie, to w jaki sposób mamy się bronić przed tymi roszczeniami? Obawiam się, że pan prezydent Duda nie udzieliłby, nie byłby w stanie po prostu udzielić jakiejś zadowalającej odpowiedzi. No i to może być, jakby to powiedział Kukuniek, plus dodatni nawet takiej sytuacji, w której Sejm by tę ustawę w głosowaniu odrzucił. Ale o politycznych konsekwencjach dalszych i innych tu aspektach tej sprawy to już pan ambasador powie, któremu tu przekazuję pałeczkę. Dziękuję bardzo.